wiersze patriotyczne. Okazja ku temu doskonała. Rocznica już 40. stanu wojennego i sytuacja w kraju niezbyt pomyślna. Cóż my winni jesteśmy, zwykli obywatele? Władzę powierzyliśmy innym, a oni o sobie tylko myślą. A my? Tak przez wieki to się toczy. Ale wyżalić się można w wierszu. Pierwszy wiersz. Z lewej i prawej granicy. Z lewej i prawej granicy pętla na szyi Polski się zaciska. Wewnętrzny kat tylko czyha, by siedzisko kopnąć i zadusić twarz. Otrząśnij się z marazmu, bracie, z wojennej pożogi i komuny czasu, oślepiającej wciąż, a wciąż. My, Polacy i Bóg, dość! Ciągle nas za mordy trzymają, ręce krepują i kopniaka dają. Przeklęte, farbowane komuchy, pachołki Rosji, to tyle już lat. Ile już modlitw i spadających gwiazd odliczyłem, stracony czas. Ciągle pasa każą zaciskać, 90 i 10 tysięcy dni, czekać cierpliwie. Bogacą się naszym garbem, ręce z bólu wykrzywione pracą, ponad siłą. Naszą i waszą miało być, jest tylko wasza kasa. Stanowiska, sława, gęby gadające w tifida czarnych mas. Pod górę ciągle, by panom delikatnych rąk dobrze się wiodło. Zapycham już tyle lat, ta sama scena, jutro będzie lepiej. Naród ogłupiany to z lewa, to sprawa, na środku kler oko puszcza. Pięścią czas w stół nasz dębowy walność mocno dobitnie. Przegnać wyżeraczy zbratanych z wrogami odwiecznymi. Ekonomia dla mocarzy, daniny dla szerokich rzesz ludzi potu, znoju, codziennych trosk, chleba smakowitego i ciepła pokoju. My, Polacy, godni jesteśmy dobrobytu na naszą miarę, do gwiazd. Sięgajmy wysoko i dajmy odpór komuszym fałszywcom, znajdą. Przed nami kolejne 40 lat od stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Napisał w Bogatyni Ryszard 13 grudnia 2021 roku. Wiersz drugi o naszym domie, o Polsce, nasza ojczyzna. Z tej ziemi, z tego mleka, żeśmy się wychowali. Taka jest nasza natura. Polska. Polska naszych marzeń, dom. Jesteś piękną kobietą, stąd tyle zakus na urodę twą, czystą, prawdziwą. My, twoje dzieci, naród oszczędny w słowach osądu, wiarą się szczycący. Uroda twoja w dzień powabu kształt, blond warkoczem Wisłą zaklętego. Nocą kruczoczarnym końskim ogonem, granic strzegącym, warta zachodu. Bóg to sprawił i na swój obraz ciebie przedstawił ku chwale dzieci dumnych. My w urodzie twojej wykapani, uczciwi pracą na uczelni i pomocni innym. Twoje tchnienie na nas spływa mazowieckimi łanami zbóż rozkołasanymi, pełnymi ziaren żytnich, wysokich zbóż, chlebami pachnącymi chat. Dumni jesteśmy matką polską, umęczoną synami przywlaczonymi z zamiec. Oni to lenie i opoje bez ducha w sobie, drążą ranami matczyne dłonie spracowane, u obcych służą i bez wstydu się tym obnosząc, opluwają rdzenną słowiańską brać. Ni to wyglądu nie mają, a język paskudny, obcy akcent, szczurem zasiedlona krtań. Przyszedł czas, by wrzoda wyciąć żelazem gorącym, nie chełpić się nim. Tak robię. Napisał Ryszard w Bogatyni 13 grudnia 2021
roku. I wiersz trzeci o Zosi, która była na spotkaniu opłatkowym Solidarności Zakładowej. Ile słów, ile nadziei, jaki entuzjazm był. Byłem sam, przebywałem. Te zdarzenia widziałem w Gorzowie Wielkopolskim, w pociągach korporowane ulotki, tak zwana bibuła. Żyło się tym wówczas. I Zosia opisuje. Zosia z Solidarności. W życiu decyzje trzeba podejmować, najczęściej trudne. Rano po śnie odpowiedź. Tak, noc przemyśleniom służy, gdy ciało odpoczywa, umysł pracuje, resetuje się. Codzienność to trudności, balast i moc ich przezwyciężania, by zdrowym być. Tam, za niewidzialną ścianą naszych myśli zbiór, czas im się przyjrzeć bliżej. Ta niczym chmura w zaświatach już dawno Bogiem zwana biblioteką życia. Z niej wszystko ewoluuje, nowe patenty formułuje, prawdziwy bieg nadaje. Dziwne to wszystko, lecz tak już jest w pokorze do życia darowane nam nim. Więc stajemy przed problemem, rozwiązania szukamy, by błędów uniknąć. Od zawsze tak było, że trendy nadaje umysł młody, lecz dorosły doświadczenie ma. Umie z bogatej skarbnicy skorzystać latami wprawy i przykładów 100 tuzinów. Właśnie pochopne myślenie i temperament ognisty w łapaniu pcheł korzystny. Gdy jednak o dobrostan się rozchodzi, rozwaga i powaga prym przynosi. Jak się już rzekło, o przyjaciela gospodarza chodzi, czy biedzie pomoże, rękę poda, czy też na boku z innym się układa, by ciebie domostwa i chleba pozbawić. Masz żonę, męża, najlepiej wiesz, w ilu trudach była ci pomocą i sługą w chorobie. Kocha cię, przy tobie tkwi, swoje na dalszy plan odsuwa, byś w cierpieniu ulgę miał. Więc Polsko, moja ukochana, Zosia zapyta, tyle lat ze sztandarem Solidarności w tle. Jaki nas los czeka z kimś trzymać, kto, bo postępu nie ma, dookoła pasożyty i wrogów bez liku. Odrzuć bliskie układy, bo sama widzisz, Polsko, odwieczni wrogowie się znowu skumali. Śluby sobie składają i w objęcia wpadają. Ustawkę zrobili twoim kosztem, śmieją się pysznie. Rozwodu czas nieunikniony. Rękę wyciągała Polska na znak pojednania i zgody. Czekała na wyrównanie strat wojennych i czasu okupacji. Nie przebrzmiały. Brak. Odchodzę z godnością, bo Bóg mną emanuje. W sercu go mam i na sztandarze jest wyryty. Miłość innemu bratniemu rodowi dam z wzajemnością. Tak mi dopomóż Bóg. Niech żyje Polska! Wilki grożą w puszczy w dniu 14 grudnia 2021 roku. Napisał Ryszard Bogatyni. Dziękuję.